Europejskie prawo klimatyczne to historyczny krok na skalę światową. Mamy zredukować emisję o 55% w stosunku do roku 1990. Jeżeli nie mamy świadomości tego, że jest źle, no to nigdy nie będziemy działać w kierunku, żeby było dobrze. Zostało około 3000 źródeł najgorszej jakości jeszcze do wymiany. Staniemy w obliczu procesu, który do 2035 roku zakłada, że nie będzie można rejestrować nowych samochodów z silnikami spalinowymi. Instalowaliśmy w przestrzeni naszego miasta 30 takich dodatkowych czujników. My możemy, jako organizacje pozarządowe, nieść wiedzę, my możemy być pasem transmisyjnym, ale my nie załatwimy ani prawa, ani nie zrobimy czegoś takiego, żeby w Pszczynie nie było smogu. Jest to niemożliwe, bo nie mamy pieniędzy na to. No bo nie mamy. Nie mamy instrumentów politycznych, ale możemy budować ruchy społeczne, które będą naciskały na polityków, naciskały na media, na ludzi sztuki, na tych wszystkich, którzy mają wpływ. Pan Jacek mówi, że my jesteśmy pasem transmisyjnym. Ja bym raczej powiedziała, że my działamy na zasadzie presji. My po prostu ciągle naciskamy na naszych włodarzy, bo oni mówią, że tego się nie da, my wiemy, że się da. Nasze miasto jest stale monitorowane przez te właśnie dwa drony, które również umożliwiają zlokalizowanie źródeł tych dymów, które widzimy tak naprawdę unoszących się z komina. Całkiem niedawno zmieniono taryfikator mandatów i w sposób znaczący te mandaty poszły w górę. I nie ma w tych przepisach mowy o tym, że ludzie, którzy są biedni, mają dochód do jakiegoś tam pułapu, że oni mają inne stawki niż inni. To jeśli nikt nie pochyla nad kierowcą zawodowym, który utraci prawo jazdy na skutek nieprzestrzegania przepisów zakresu ruchu drogowego, i to nic, że jego rodzina nie będzie miała z czego żyć, bo to był jedyny żywiciel rodziny. Słuchajcie, tutaj się nikt nie lituje nad osobami, które popełniają przestępstwa, wykroczenia drogowe, bo wszyscy wiemy, że za tymi przepisami stoi nasze życie i zdrowie, że one są dla nas, że one nas chronią. A próbujemy co? Całe społeczeństwo aprobuje te przepisy, chociaż one, większość z nas jest kierowcami, są one dla nas niewygodne. I ja cały czas zastanawiam się nad tym, dlaczego my z taką łatwością, dlaczego tak aprobujemy tych wszystkich, którzy nas trują, którzy nas zabijają. No bo usłyszeliśmy w poprzednim panelu, że smog okaleczy nas, wielu z nas. Część z nas zabije. I nie potrafię ciągle pojąć, skąd taka tolerancja dla sąsiada, który pali, nawet jeżeli pali węglem, chwała mu za to, ale niejednokrotnie, zwłaszcza w tym sezonie, będzie palił byle czym, skoro on wcale nie jest lepszy od tego pirata drogowego. Odpowiedzialność za to, żeby zmniejszyć ilość zanieczyszczenia powietrza, ciąży na nas wszystkich. Począwszy od was, droga młodzieży, jeśli chodzi o seniorów tak samo, po gminy i ich służby, włodarzy miasta, po nas, parlamentarzystów. Bez współdziałania nic nie zrobimy tak naprawdę, tylko będziemy się kolejny raz spotykać i mówić, że jest zagrożenie. Nie ma odwrotu z tej drogi. I myślę, że wy jako młodzi ludzie, a młodzieżowy strajk klimatyczny dla nas dorosłych jest wzorcem do tego, jak budować swoją świadomość.